Dzień dobry wieczór. Jest 18 dzień maja do końca roku, pozostało 227 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Alicja, Eryk oraz Sandra. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast na świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza kartki z kalendarza Polska. W roku 1974 ukończono budowę najwyższego na świecie około 646 metrów masztu radiowego w Konstantynowie koło Płocka. W 1949 roku odbudowana została radiostacja radiofoniczna Raszyn w Łazach z nadajnikiem o mocy 200 kW wkrótce rozbudowanym do 500 kW. Moc ta jednak okazała się niewystarczająca dla zapewnienia dobrego odbioru sygnału na terenie całego kraju. Zapadła więc decyzja o budowie nowego nadajnika. Zdecydowano się na wybór miejsca bliżej środka geometrycznego kraju w miejscu pozbawionym przemysłu i większych siedzib ludzkich. 5 lipca 1969 roku. Przystąpiono do budowy obiektu, a 18 października 1972 uroczyście wmurowano stopkę pod maszt radiowy. W latach 1971-1973 zrealizowano budowę urządzeń zasilania podstawowego sieci najwyższych napięć. W latach 1970-1973 prace budowlane przy budynkach, a od października 1972 do maja 1974 trwały prace montażowe przy Maszcie. W okresie od października 1973 do lipca 1974 trwała instalacja urządzeń radiowych. Budowa Masztu została zakończona 18 maja 1974 roku, a oficjalne uruchomienie miało miejsce 30 lipca tego samego roku. Wzniesiono maszt o masie 420 ton i wysokości 646,38 metrów, o mocy nadajników 2 razy 1000 kW. Od 22 lipca 1974 radiostacja przejęła nadawanie od Raszyna. Radiostacja pracowała na falach długich o częstotliwości 227 kHz do 1 lutego 1988 roku i później na częstotliwości 225 Zaletą radiostacji była możliwość bezpośredniego odbioru z klasycznego radioodbiornika programu pierwszego polskiego radia przez rodaków w Kazachstanie, pracowników polskich firm pracujących w Iraku, Iranie, prawie całej Europie i nawet Ameryce Północnej. W roku 1999 oblatano prototyp samolotu PZL i 23 Manager. Prace nad samolotem rozpoczęto w 1993 roku. Głównym konstruktorem został Alfred Baron. W 1998 roku ukończono egzemplarz do prób statystycznych, a w rok później ukończony został drugi egzemplarz do prób w locie. Produkcję ulokowano w zakładach PZL Świdnik. Głównym powodem do tej decyzji było doświadczenie tego zakładu w obróbce kompozytów. 3 października 2001 roku maszyna otrzymała certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 15 listopada 2006 roku posiada certyfikat oraz spełnia wymagania amerykańskie. Samolot służył do szkolenia pilotów w ośrodku kształcenia lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał tam bardzo wysoką ocenę i swoją funkcję spełniał tam do 2013 roku. Samolot zamierzano wprowadzić na rynek cywilny w 2010 roku jako konstrukcję dla amerykańskiej maszyny Cirrus SR-20, jednak tych planów nie udało się zrealizować. W 2010 roku w ramach Europejskiego Programu Badawczego wybrano samolot PZL i23 Manager jako demonstrator samolotu osobowego napędu turbo śmigłowym. Po przebudowie samolot otrzymał nazwę i31T. Część druga. Kartki z kalendarza o świat. Rok 1756. Wybuchła wojna siedmioletnia. Wojna pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. Była to wojna o zasięgu światowym. Walki toczyły się w Europie, Ameryce Północnej, Indiach i na Wyspach Karaibskich. W późniejszej fazie konfliktu do wojny przyłączyły się Hiszpania i Portugalia oraz starająca się początkowo zachować neutralność Holandia, której siły zostały zaatakowane w Indiach. Wojna ta może być uznana za wojnę hegemoniczną. Wzięła w niej udział większość ówczesnych mocarstw, stanowiła też decydującą fazę w trwającej niemal 100 lat zmaganiach francusko-brytyjskich o dominację w Ameryce Północnej i supremację na świecie. Wojna charakteryzowała się oblężeniami i podpaleniami miast, ale również bitwami na otwartym polu z wyjątkowo ciężkimi stratami. Ocenia się, że w czasie wojny zginęło od 900 tysięcy do 1 400 ludzi. W roku 1965 izraelski szpieg Eli Kochen został powieszony publicznie na placu Mariech w Damaszku. Aresztowano go 18 stycznia 1965 roku i po torturach postawiono przed Trybunałem Wojskowym pod zarzutem śpiegowstwa. Mossad, który przejął prowadzenie Kochena od Amanu dwa lata wcześniej, próbował bezskutecznie wpłynąć na Syryjczyków, by wymienili szpiega na własnych agentów. 31 marca 1965 roku Specjalny Sąd Wojskowy w Damaszku skazał go na karę śmierci, a wyrok podano do wiadomości publicznej 8 maja 1965 roku. Rząd Izraela próbował za pośrednictwem Francji wykupić kochena za milion dolarów i uwolnienie 11 pojmanych szpiegów, co spotkało się z przewidywaną odmową. O uwolnienie kochena apelował nawet papież Paweł VI. Skazany wyraził życzenia napisania listu do rodziny i spotkania z rabinem, na co wyrażono zgodę. W krótkim liście prosił swoją żonę o wybaczenie, modlitwę, zapewnienie dobrego wykształcenia ich dzieciom oraz ponowne za mąż pójście, by dzieci miały ojca. Do celi sprowadzono Nissima Andabo, naczelnego rabina Damaszku. Towarzyszył on skazanemu przez całą drogę na szafot. W nocy z 18 na 19 maja 1965 roku Kochen został powieszony publicznie na placu Mariech w centrum Damaszku przy aplauzie dziesięciotysięcznego tłumu. Do ciała przyczepiono dużą płachtę z wypisanym wyrokiem. Jego egzekucję relacjonowała na żywo telewizja syryjska. Prawdopodobnie stracono także około 17 oficerów armii syryjskiej, którzy utrzymywali z Kochenem najbliższe kontakty. Do tej pory strona syryjska nie wydała ciała Kohena jego krewnym. Według Alberta Abrahama Kohena syryjski reżim nie chciał wydać ciała z uwagi na widoczne ślady tortur. Według Jakowa Kamediego syryjska strona odmawia wydania ciała agenta, ponieważ sama nie zna jego dokładnej lokalizacji. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkiej, Narka... Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.